Pióropusz. Natalia Kukulska, która jest już z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna i w bardzo, bardzo ładnym kapeluszu. Ale czy on nie występuje też albo coś w tym rodzaju na którymś z teledysków? Kapelusz nie występuje, kapelusz nie występuje, występuje pióropusz. Więc on w ramach pióropusza dzisiaj może być. A co czujesz, kiedy słyszysz tę swoją piosenkę? Bo ona jest pióropusz, ona jest bardzo specyficzna. I teledysk, który kiedy będzie można zobaczyć? Dzisiaj, bo ja już od rana grzebałam, bo wiem, już oglądałam i można to oglądać, proszę Państwa, jak ten teledysk był robiony. Bardzo też specyficzny, wyjątkowy, z odpowiednią laleczką, bardzo niepokojący. Teledysk tak, ma trochę, ma w sobie niepokój i powiem, zacznę od tego, że jest zrobiony w formie animacji poklatkowej. Jest to lalkowy klip, występuje lalka właśnie z pióropuszem, która jest taka pełna przepychu, właśnie do stroju takiego balowego, ma nałożone na głowie pióropusz i znajduje się niby w pałacu. Po chwili okazuje się, że to wszystko jest taką złudą i tak naprawdę z tektury i ta dekoracja jest taka tandetna, pełna pajęczyn i kruchości, czyli no, również ulega temu, co życie, czyli przemijaniu. I piosenka w zasadzie jest o takiej, jest o przemijaniu również, ale jest przede wszystkim o samotności, o tym, że pod płaszczykiem takiego blichtru próbujemy zatuszować jakąś własną samotność i lęk przed tym. I lęk. I lęki. Muzyka elektroniczna, ksylofon i... akustyczna perkusja? Tak, to jest... Powiem, właśnie zastanawiałam się ostatnio, z mężem wpadliśmy na taki pomysł, żeby użyć ksylofonu i to przyszedł niesamowity taki spontan, ponieważ mój syn chodzi do szkoły muzycznej, teraz już chodzi właśnie na perkusję i zakupiliśmy do domu ksylofon. Jak tylko ksylofon się pojawił, to mój mąż, który grał kiedyś na tym ksylofonie przez lata, ucząc się również, od wielu lat nie grał, ale wziął pałki i po prostu okazuje się, że to wszystko zostało w jego głowie, w jego mięśniach, w pamięci i powstał tak naprawdę od razu ten riff. Więc gdyby nie ta przygoda z ksylofonem w naszym domu, to pewno nie byłoby piosenki Pióropusz. Oczywiście gra tam również na perkusji akustycznej i odpowiedzialny jest za wszystkie partie instrumentów klawiszowych, całą elektronikę. Jest to nasza wspólna kompozycja z moim tekstem. Zresztą tak cała płyta chyba będzie brzmiała. Znaczy nie brzmiała, ale takie jest założenie, że ty piszesz teksty, I wspólnie piszemy muzykę. Michał produkuje i w naszym domowym studio, więc w zasadzie jest to podobne założenie jak przy ostatniej płycie Komiks, no ale troszeczkę się tutaj brzmienie rozwijamy. Zdecydowanie troszeczkę inne i dla mnie takie bliższe temu wszystkiemu, ale to każdy będzie mógł ocenić, jak usłyszy. Cieszę. Nieśpiesznie sobie przygotowujecie tę płytę w domowym studiu, prawda? Bez żadnego pośpiechu i to chyba dobrze. Myślę, że to jest dobrze, ponieważ płyta rodzi się w naszej głowie. To są nasze chwile, kiedy my możemy poświęcić ten czas na płytę. Też są takie powyrywane z naszego życia, ponieważ jesteśmy rodzicami na pełen etat i nie potrafimy tak zupełnie po prostu oddać komuś naszego życia, naszych dzieci. I na 3 miesiące zamknąć się w studiu. Własną karierą, tak, i zamknąć się. Więc staramy się to łączyć i zastanawiałam się nawet ostatnio nad tym, czy właśnie przez to ta płyta nie jest taka, jaka jest, że to życie nam wchodzi do tego studia, bo to jest tylko piętro niżej w naszej piwnicy. Może się tak nazywać jakaś kolejna płyta, piętro niżej. Piętro niżej. No ta się nazywa Ósmy Plan. I wyjdzie w lutym, prawda? I na pewno. Tak. Pod koniec, myślę, lutego. Płyta nazywa się Ósmy Plan. Będzie też taka piosenka o tym samym tytule, ale ona mówi trochę jeszcze o czymś innym. Natomiast jest to moja 8. płyta. I tak sobie myślę, że każda płyta jest jakimś takim planem i planem do zrealizowania, ale również planem, polem do różnych popisów, manewrów, tego, co się dzieje w głowie przez ten długi czas. A przez ten czas w moim życiu bardzo dużo rzeczy się działo, bo oprócz takich też trudnych chwil, jak strata mojego taty, odejście taty, to również muzycznie wcale to nie był czas, gdzie nic nie robiłam. Więc sama się dziwię, jak to szybko minęło. Ale tak jak powiedziałaś, bez pośpiechu po prostu robimy to, co czujemy, żeby to dopracować i żeby to miało taki wymiar, jaki chcemy. I żebyście wy byli z tego zadowoleni. Co nie każdemu artyście się ostatnio udaje. No bo kompromisy są duże. To jest założenie chyba podstawowe. Oczywiście no, naszym celem nie jest robienie płyty dla siebie, natomiast to poczucie jakiejś takiej satysfakcji i powiedzmy dumy, że no dobrze, to teraz możemy już to pokazać dalej, musi być najpierw w nas. Poza tym też musimy się tym bawić i czuć to. I wtedy jest szansa, że będzie to naturalnie, nie wiem, zarażało innych. Jeżeli będzie to rzecz, która powstała nieszczerze z jakimiś konkretnymi założeniami, wydaje mi się, że ma to zawsze krótkie nogi. A powiedz proszę, jakie są najbliższe koncerty, miejsce, do którego możesz zaprosić? A kiedy będziesz, czy w ogóle wiesz, kiedy będziecie grać ten materiał? Tak, ten materiał planuję, żebyśmy zagrali trasę koncertową promującą płytę Ósmy Plan dopiero w marcu. Natomiast teraz w listopadzie i w grudniu sporo się dzieje takich, koncerty są troszeczkę inne, bo na przykład już teraz 14 listopada jest koncert Adam Sztaba Symfonicznie. I tam wykonam również utwór nowy, Na koniec świata, między innymi z całą orkiestrą, więc to też będzie dla mnie wielkie przeżycie. Poza tym koncert z Atom String Quartet, którzy wykonali wersję tych piosenek. Zamiast remiksów klubowych pomyśleliśmy, że może zrobić to trochę inaczej. Może z kwartetem smyczkowym, prawda? Dla odmiany. Tak, dla odmiany. A brzmi świetnie. No ja też bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego połączenia, bo to nie jest łatwe, ale oni to potrafią. Oni są niezwykle zdolni. Wszystkie rzeczy, które są w elektronice, te arpeggiatory, to jest wszystko przełożone na język akustycznych smyczków. Oni dodatkowo jeszcze tam rytmiczne różne manewry wykonują, więc jest to ciekawa forma i z nimi również będę miała przyjemność zaśpiewać podczas koncertu w Warszawie, w bibliotece z okazji jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego i to będzie 26 listopada. Proszę, jak pamiętam. Wszystko to można znaleźć na pewno. Atom String Quartet, znakomity jazzowy kwartet smyczkowy. A od dzisiaj te dwa single, które zapowiadają całą płytę Ósmy Plan, można i posłuchać, i można je sobie wziąć do domu, to znaczy kupić, tak, żeby mieć przy sobie i się do nich przytulić wieczorem. Nie ma na ich przykład fizycznie, prawda? Z przytulaniem to tak wyobraźni. To Na koniec świata bardziej. Tak. Też. A do przytulenia tak, może rzeczywiście. Dodam jeszcze, że do obydwu właśnie powstały teledyski. Jeden już dzisiaj dostępny do piosenki Pióropusz. Reżyserem jest Marek Skrobecki, znakomity reżyser z Łodzi, który też zrobił wiele animacji docenionych na świecie, między innymi Oscarem, ale do piosenki Na koniec świata powstał też piękny teledysk, którego premiera wkrótce, myślę, że za jakieś 2 tygodnie, wyreżyserowała go Patrycja Woj. Twoja przyjaciółka. A moja przyjaciółka prywatnie. Na koniec świata to jest taka transowa ballada o przemijaniu chyba znowu? Troszkę o samotności bardziej. Znowu tak, jakoś tak, ale obiecuję, że na płycie nie tylko takie ciężkie tematy. Zresztą one są ubrane, nie są ubrane tutaj tylko i wyłącznie na czarno. Te kolory tej aranżacji, mam nadzieję, ten temat przekazują troszeczkę inaczej. Ja już słuchałam, teraz wszyscy razem posłuchamy tej piosenki. Bardzo mi się podoba fraza "Inni tańczą w twojej łzie". Twój tekst. Tak. Bardzo dziękuję, bo to już jest czas na to, żeby drugą piosenkę Natalii, teraz drugiej piosenki wysłuchać. Naszym gościem była Natalia Kukulska, której płyta już, albo dopiero w lutym, natomiast te dwie piosenki, których dzisiaj słuchamy, można już ich i słuchać, i kupić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.